Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na test urządzenia, na test robota, a dokładnie Hobota. Jest to nic innego, moi drodzy, słuchajcie, jak urządzenie, które pomoże nam w codziennych porządkach. Zapraszam. Moi drodzy, słuchajcie, taki test oczywiście nie inaczej jak praktyczny, natomiast na początku przyjrzymy się, co mamy w zestawie. Przede wszystkim jest to zasilacz. Moi drodzy, Hobot posiada wbudowany akumulator, natomiast on pełni rolę zasilacza awaryjnego. UPS w razie, by na przykład ktoś nam przewód wypiął, żeby urządzenie od razu nie spadło z okna. Ten przewód jest na tyle długi, że w zupełności wystarczy do większości zastosowań. Mamy dwa dodatkowe plastikowe takie pierścienie. Dwa są założone już na samym urządzeniu. I na te pierścienie zakładamy nic innego, jak takie wykonane z mikrofibry szmatki. Te, słuchajcie, już wszystkie zdążyły być raz użyte, są przeprane, tak więc to nie jest całkowicie test urządzenia prosto wyjętego z opakowania, bo oczywiście musi być przetestowane prawidłowo, dobrze. Słuchajcie, zakładamy sobie w ten sposób szmatkę na ten pierścień, a następnie pierścienie przytwierdzamy tutaj w bardzo prosty sposób do urządzenia. Jeżeli chodzi o instrukcję obsługi i o to, jak to działa, no to przede wszystkim należy urządzenie oczywiście podpiąć do zasilania. Nasz urządzenie, nasz Hobot jest już podpięty do zasilania. Teraz tak, ta linka, która tu jest, mamy do tego dwa otwory, na dole i na górze. To jest linka zabezpieczająca z karabinczykiem. Oczywiście ją zaczepiamy w takie miejsce, żeby nie przeszkadzała, a zabezpieczyła nam urządzenie w razie jakiegoś nieprzewidzianego wydarzenia. Słuchajcie, według instrukcji urządzenie musi zrobić co najmniej dwa przebiegi. Pierwszy całkowicie na sucho. Przykładamy sobie Hobota do okna, włączamy, czekamy aż zaś się. I tutaj pierwsza rzecz od razu, słuchajcie, ja powiem Wam szczerze, mimo iż urządzenie oczywiście jest słyszalne, choć dosyć głośno, to ja spodziewałem się, że będzie jeszcze gorzej i pod tym względem Hobot mnie mile zaskoczył. I kolejna uwaga, ja to wolę schylić. Słuchajcie, z uwagi na to, że oczywiście same pierścienie są okrągłe, nie inaczej, to zobaczcie, jasną sprawą jest, że urządzenie nam troszeczkę w rogu okna nie doczyści. Następnie, korzystając również z dołączonego do zestawu pilota, uruchamiamy sobie program. Mamy trzy programy automatyczne, już tak Wam pokażę, trzy programy automatyczne, przycisk stop, zatrzymania, a także możliwość sterowania ręcznego. Do tych przycisków na dole nic przypisane nie jest. I rozpoczynamy sobie, słuchajcie, pierwszy program. Nasze urządzenie najpierw całkowicie na sucho porusza się po oknie po to, aby zetrzeć przede wszystkim piasek, który się mógł na tym oknie zgromadzić. Jak widzicie, ja nie mam linki zabezpieczającej w tym momencie podpiętej. Ona by mi tu na dobrą sprawę tylko przeszkadzała przy nagraniu. I od razu pokażę Wam, co się dzieje, jeżeli odetniemy zasilanie, czy ktoś nam to zasilanie odłączy. Zobaczcie. Miałem nie wyłączać, a włączyłem. Zobaczcie, Hobot sobie, powiedzmy, pracuje, ja wyciągam przewód. Widzicie? Włącza nam się alarm. Natomiast urządzenie jest na tyle dobrze przystane, że od razu nam nie odpadnie. Natomiast w momencie, gdybyśmy mieli teraz włączony jakiś program i to, skorzystam z odłączenia przeduszki, będzie łatwiej. I ktoś na przykład nam po prostu przewód odłączy, to zobaczcie, że po prostu urządzenie przestaje w tym momencie pracować. Ok, słuchajcie, nasz Hobot zrobił już jeden przebieg. Jak widzicie, trochę się na tym oknie zebrało, więc zdejmujemy plastikowe pierścienie z tymi zużytymi ścierkami i zakładamy nowe. Przy okazji widzicie czujniki. Moi drodzy, Hobota można również wykorzystać do czyszczenia stołów i on nie spadnie. Od razu odpowiadam na Wasze pytanie związane z czyszczeniem okien dachowych. To jest chyba jedna z większych zalet tego urządzenia, ponieważ bez problemu okna dachowe Hobotem czyścić można. Mamy tutaj takie elementy, pokażę, żeby było widać, zobaczcie, widzicie, którymi bez problemu sobie trafiamy, a następnie mamy założone nasze nowe, czyste ścierki. Teraz tak, bardzo ważna rzecz, do urządzenia to jest tu, gdzie mamy włącznik i podpięcie zasilania. Teraz psikamy sobie na tą dolną szmatkę 2-3 razy. To jest bardzo ważne, żeby nie przesadzić, ponieważ w innym przypadku Hobot będzie nam mazał. I zaczynamy. Słuchajcie, nie ma znaczenia, od którego narożnika okna sobie zaczniemy. System inteligentny IT tutaj, sztuczna inteligencji, pozwoli Hobotowi bez problemu sobie pracować, więc bierzemy i startujemy z programem. Tym razem już jest to program myjący.
Kiedy program myjący zaczyna dobiegać powoli końca, zaczyna się wydobywać takie pikania. Najpierw pojedyncze, a następnie kiedy chobot ustawi się w pozycji, że tak powiem, gotowości, mamy ciągły taki piszczący dźwięk z głośnika, który jest ulokowany tutaj powyżej samego chobota. I w tym momencie program myjący dobiegł końca. Zobaczmy jeszcze nie efekty, ale pierwsze, że tak powiem, no powiedzmy, pierwsze efekty. Przede wszystkim tak, szyba jest naprawdę czysta, poza narożnikami, które no, nie jest możliwe, żeby po prostu domyć. Co do boku, powiem Wam tak, ja już tego urządzenia używałem dosyć dużo i moim zdaniem warto, teraz będzie mnie lepiej słychać, warto sprawdzić stan przede wszystkim szczotek. Jeżeli ta jest ładna, czysta, sucha, jest ok, i stan nawilżenia drugiej. Jeżeli ona już jest dosyć sucha, można sobie raz jeszcze, czy dwa razy nawet prysnąć. I słuchajcie, ja robię tak, że w drugi narożnik urządzenie wkładam, jeszcze raz je włączam i robię jeszcze jeden przebieg na mokro. Wtedy krawędzie są niemalże idealnie domyte, natomiast cały czas korzystam z tego samego programu. I moi drodzy, zobaczcie efekt końcowy. Okno idealnie czyste. Zobaczcie, kwiatki, jakby w ogóle tutaj szyby nie było. Jesteśmy już po testach chobota. Porządki świąteczne zrobione i kilka słów podsumowania dotyczących tego urządzenia. Przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło na samym początku, to bardzo pozytywnie, to jest głośność pracy. Powiem Wam szczerze, że ja myślałem, że samo urządzenie będzie zdecydowanie głośniejsze. Ono oczywiście do cichych nie należy. Mamy tutaj dwa silniki. Jeden odpowiedzialny za przyssanie całego urządzenia do okna, a drugi, który obraca ścierkami z mikrofibry. No i muszę przyznać, że mimo tego, moim zdaniem, to urządzenie jest relatywnie ciche w stosunku do tego, co oczekiwałem. Obsługa samego urządzenia oraz jego funkcjonalność moim zdaniem również tutaj na duży plus dla producenta. Z uwagi na fakt, że moc silnika, który przysysa całe urządzenie do szyby, jest na tyle duża, że bez problemu chobota można używać również na oknach dachowych. To jest naprawdę świetna rzecz, ponieważ tutaj tak na dobrą sprawę, o tym będzie kilka słów za chwilę, moim zdaniem drzemie duży potencjał tego urządzenia. Urządzenie również nadaje się do czyszczenia stołów. Czujniki, które tutaj mamy, one nie pozwalają, żeby urządzenie z tego stołu spadło. Natomiast ja bym jednak raczej traktował czyszczenie tutaj stołów jako ciekawostkę niż praktyczne zastosowanie urządzenia. Tym bardziej, że no tutaj przetrzeć stół zawsze jest stosunkowo wygodnie niż na przykład rozkładać chociażby przewody, bo przypomnę, urządzenie posiada również wbudowany akumulator, ale moi drodzy, ten akumulator nie służy do pracy bezprzewodowej, ale jest to zasilacz awaryjny, zasilacz, który nie pozwoli odpaść naszemu urządzeniu w razie, gdyby zabrakło dostawy po prostu energii, tak? Ktoś rozłączy nam przewód, na chwilę prąd na przykład wyłączał. Jeżeli chodzi o wyposażenie, poza długim przewodem, który wystarczy naprawdę do tego, żeby umyć okna bardzo wysoko, bez większych problemów tutaj, mamy również odpowiednią ilość, moim zdaniem, samych ścierek z mikrofibry. Tutaj dwie mam założone, reszta już kolejny raz się pierze. I powiem Wam, że nawet również po wypraniu tych ścierek one bardzo dobrze sobie radzą. To jest jednak taki materiał, że bez problemu i nie tylko wyczyści tą szybę, ale również ją ładnie wypoleruje, że nie ma żadnych smug. I przechodzimy do tego, co chyba najważniejsze, czyli do wydajności. Tutaj muszę przyznać, że również byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewałem się takich efektów, powiem Wam szczerze. Myślałem, że będzie zdecydowanie gorzej. Tym bardziej, że co wydało mi się na początku bardzo dziwne, że producent tutaj informuje nas w instrukcji obsługi, że na tą dolną szmatkę psikamy dwa, góra trzy razy zwykłym psikiem. Mega oszczędność, tak? Na całe okno zeszłoby tego zdecydowanie więcej, a tu się okazuje, że bez problemu jesteśmy w stanie takim jednym psiknięciem dwa takie, powiedzmy, normalnej wielkości okna sobie zrobić. I pod tym względem też urządzenie wypada naprawdę na duży plus. Oczywiście musicie pamiętać, że z uwagi chociażby na samą konstrukcję tych pacek, urządzenie ma również swoje wady. W jednym przebiegu nie jest Wam w stanie idealnie doczyścić krawędzi. Ja zawsze stosowałem dwa przebiegi na mokro plus ten pierwszy przebieg na sucho i efekt był moim zdaniem zadowalający. Natomiast ile przebiegów byście nie zrobili, krawędzi Wam nie doczyści. Urządzenie również Wam nie wyczyści ram.
Czyli to nie jest takie typowo bezobsługowe czyszczenie okien, że włącz i zapomnij, no bo te rzeczy trzeba po prostu wykonać samodzielnie. Moi drodzy, Hobo 168. Moim zdaniem, jeżeli macie mieszkanie czy dom, gdzie macie niestosunkowo niedużą ilość okien, prosty dostęp do tych okien, to należy go traktować jako gadżet. Przydatny, bo ja na przykład puszczam sobie urządzenie na okno, okno sobie jest czyszczone, ja w tym czasie mogę zająć się na przykład wycieraniem kurzy, czy oddać się przyjemności, jakieś, nie wiem, słuchanie muzyki, czy oglądać sobie telewizję w tym czasie, a okno jest czyszczone bez mojego udziału, natomiast i tak będę musiał potem wyczyścić ramy. Natomiast już gadżetem nie jest, jeżeli ktoś posiada duże powierzchnie szklane lub trudno dostępne. Tutaj moim zdaniem Hobo to jest naprawdę świetne rozwiązanie, ponieważ w przypadku czyszczenia okien dachowych, w przypadku czyszczenia dużych powierzchni szklanych można spotkać na przykład domy, gdzie mamy klatkę schodową, tak, całą oszkloną. Wyczyszczenie tego jest nie lada wyczynem, a Hobo zrobi to praktycznie za nas. Więc tutaj to z jednej urządzenie strony jest typowym gadżetem, z drugiej strony może być bardzo przydatnym pomocnikiem w domu. Jak to wygląda z Waszego punktu widzenia, no to już musicie sami ocenić, ja tego niestety za Was nie zrobię. Moim zdaniem urządzenie zasługuje na dobre 4,5 gwiazdki, ponieważ, tak jak mówię, nie jest to całkowicie bezobsługowe urządzenie, posiada również swoje wady, dlatego pełnej oceny tutaj dostać nie może, natomiast produkt moim zdaniem jest bardzo ciekawy i jest w stanie i to bardzo mocno życie ułatwić. To by było na tyle w tej recenzji. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was również do wersji tekstowej, gdzie znajdziecie pełną informację o akcesoriach, gdzie również będą zdjęcia tego produktu. A my się widzimy w następnych filmach. Cześć, hej!